Już za rok mieszkańcy gminy Olszyna będą mieć do dyspozycji nową wielospecjalistyczną przychodnię zdrowia. Placówka przy ulicy Wolności 20 powstanie na bazie jednego z budynków po dawnych olszyńskich fabrykach mebli i zastąpi wysłużony ośrodek, z którego obecnie korzystają olszynianie przy ulicy Wolności 21. O rychłym rozpoczęciu remontu budynku przyszłej przychodni zapewniła radnych oraz burmistrza dyrektor wielospecjalistycznego szpitala powiatowego w Zgorzelcu Zofia Barczyk podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 kwietnia. Po pierwsze, domknęliśmy finansowanie. To jest jeden najważniejszy temat. Drugi temat, zawsze rozpoczynamy od dokumentacji projektowej. Jest już wybrany projektant i jesteśmy na etapie projektowania. Myślimy, że miesiąc kwiecień, maj będzie pozwolenie na budowę i ruszamy pełną parą, tak żeby do zimy zrealizować stan surowy, żeby móc zimą wykończyć całe wnętrze i w kwietniu oddać przychodnie do użytku. Nowa przychodnia będzie kosztować 1 800 000 zł, a przyjmować w niej będzie szereg lekarzy specjalistów. W przychodni oczywiście będą przeniesione istniejące, obecnie funkcjonujące gabinety POZ-u, poradnie specjalistyczne, chirurgia, laryngologia, reumatologia, stomatologia. Natomiast z nowych poradni myślimy o poradni onkologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, to co najbardziej jest potrzebne. Z konkretnych dat realizacji zadania i koncepcji organizacji przyszłej placówki cieszy się burmistrz Olszyny Leszek Leśko, podkreślając, że nowy ośrodek zdrowia zabezpieczy mieszkańców gminy w pełen zakres usług medycznych. Termin realizacji tego zadania na przychodnie Gminnej Służby Zdrowia jest określony na 12 miesięcy, czyli o tej porze za rok mieszkańcy gminy Olszyna powinni mieć do dyspozycji ten nowy obiekt, który będzie spełniał już wszystkie wymogi zgodnie z wymogami oczywiście służby zdrowia. Będzie to obiekt, który da szansę lepszej pracy zarówno dla lekarzy, jak i też pacjentów, którzy będą do tego obiektu przychodzić. Najważniejsze jest to, z tych informacji, które usłyszeliśmy, że będziemy mieli kilka specjalistycznych gabinetów. To, co jest najbardziej potrzebne, a mianowicie podstawowa opieka zdrowotna, lekarze pediatrzy, okulista, stomatolog. To, na czym najbardziej naszym pacjentom, naszym mieszkańcom zależy. Ośrodek Zdrowia w Olszynie będzie najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną tego typu placówką w powiecie lubańskim.